Ja tak wiesz, wyszedłem z domu i widzę, idzie chmurka, burza. I tak zawinęła, ale tak wiesz, mocno grzmiało. Takie grzmoty było słychać dość mocne. Ja mówię, wyjdę z aparacikiem i porobię sobie zdjęcia, może jakąś ładną błyskawicę złapię. No, ale potem mnie ta burza rozczarowała, bo ona poszła bokiem. Ona poszła bokiem i jak gdyby się schowała. I za parę minut, jakieś 10 minut, patrzę, idzie warstwa chmur, ale taka niższa już i w innym kierunku. Tamta chmura poszła na północny zachód, a ta szła od zachodu na wschód i była tak jakby niższa i taka fest czarna. Ja mówię, co to kurde? Ale pierwszy raz coś takiego na oczy widziałem, wiesz? To ten, coś ci pokażę. I warstwa tych czarnych chmur przeszła i potem ja mówię, kurde, ale będę miał fajne, będę miał możliwość nagrać coś fajnego, nie? Jak ten grat tam runął, taki wiesz, wielkości jak kurze jaja, tak ja sztupakiem do domu od razu. Aha, to ty to nagrałeś? Tak, to szło. Ja pierdziele, fajny filmik. Bo chciałem też błyskawicę złapać, ale kurde nie dało, za krótko trzymałem, bo się przestraszyłem, że jak uderzy ten, jechałem autem, nie, jak autostradą, jak uderzy ten, wiesz, deszcz, uderzy mi, wiesz, tam jakieś numery nie odwali. No. To ja sobie, ja cię kręcę. I to wszystko na nasz kierunek chyba, na Wrocław. To szło tak w kierunku na Wrocław. No, to sumowałeś, to jest duży... Popatrz, widzisz, tu taki komin jest. Popatrz, widzisz? Grzybek. Taki grzyb. Jak pierdolę. Ciemność. Noc, to smog. Ale tu widziałeś, że to na naszym terenie jest, nie? Widziałeś? No, że... Kierunek. Radny kierowca mówił, że ja byłem u Opola, a radny kierowca mówił, że ten, że to jest nawałnica, jest po brzegu. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Spał radia kierowca. No i... Ten, ja zacząłem dojeżdżać do brzegu opolskiego, kurczę, ta ciemnica. No i tak jak ci mówię, jak wyszedłem z tym aparacikiem, i jak wiesz, te chmury czarne przeszły, jak runął ten z tego jasnego nieba po tych chmurach, jak runął ten grat, jak się zaczęły te kule rozbijać na podwórku, to ja od razu nura i do domu. I od razu wiesz, wyłączyłem nagrywanie, mówię koniec, to już jest koniec. A wiesz, jak ktoś ma blachę, dach z blachy. Popatrz, jak tu woda szła. Tak, tak, tak. A jak ktoś ma z blachy ten dach, no to możesz sobie wyobrazić. A to grat jak w kurze jaja normalnie. I wiesz, ja uciekłem do domu, potem mówię, no koniec, zaraz się chałupa zawali, koniec, to już koniec, tak, tak, tak. I słuchaj, i potem ten grat jakoś się tak unormował trochę i słyszę huk, jakby pociąg jechał. Takie wiesz, trzaskanie, takie dudnienie z ziemią, a ja nie wiem, tak, a to już to tornado szło wzdłuż wsi i tędy lasem. Tak, 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 i słychać było jak przejście tego, nie? Bo tam było czarno. Tam nie było nic widać, ja zaglądałem przez okno, to ulewa, wiesz, wiatr, co zobaczysz, a co wyjdziesz w łeb dostać takim gradem, to wiesz, to się można sobie krzywdę zrobić, nie? No, no to co będę nagrywał? Uciekłem do domu, no ja już wątpiłem, ja mówię, koniec już. Znaczy, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jak żyję tutaj. No i słuchaj, i słychać było, jak to idzie, wiesz, ten huk taki, nie? Po tym lesie tam poszedł. Jakby się coś waliło. No to jest dobre zdjęcie. I ja mówię, no to ciekawie. I tam dałem ostrzeżenie znajomym na Facebooku, to nie tak to przyjęli, wiesz, nikt nic nie wie, nie? Nikt nic nie wiedział, a potem ten mi rzuca hasło, ty u mnie już to samo, u mnie to samo, u mnie to samo. Ale nie wiedziałem, że aż na taką wielką skalę, wiesz, że tam ileś tam 100 tysięcy ludzi poszkodowanych, czy coś będzie. Ja myślałem, że to jest może rejon tu Wrocławia, tu jak u nas Brzeg Dolny, bagno, Godzięcin. A to tutaj. No przecież jakby tak ktoś wjechał tutaj, czy byłyby jakieś prace w tym czasie w lesie, to by ich tu pozabijało wszystkich. Przecież to jest droga nadleśnictwa, tutaj oni sobie stają, bo tam z drugiej strony jest wyrąb lasu. Tu jest wyrąb, tam jest wyrąb i oni tu jeżdżą. To szczęście, że to było wieczorem, bo jak to by ich złapało w południe, gdzieś o 14 godzinie, to koniec. Dramat. Oni by tymi ciągnikami tutaj, tymi ładowarkami nie wyjechali stąd. I tak koleś leśnik mówił, że oni nie wiedzą, jak oni to zrobią, jak oni sobie z tym poradzą teraz. W ogóle jak tu wjechać, no. No po kolei, ale zobacz, ile to roboty. I ja mówię, że PiS będzie miał kasę sobie zarobi, za plus 500 się wróci przynajmniej.
Nie będą się nastrzepiać. Uważaj. Tak się będą nastrzepiać, bo już tam kurczę, że są władzy, to nigdy zbyt nie duża. Zawsze chcą więcej. Ale to puścimy na wszystko. Pierdziel. Tutaj zobacz, jakie harpagany leżą. Tutaj to już jest całkowicie tragedia. Tak. Jakie kłody. Ten by tu by nie przeszedł. Czekaj, tu będę ja wtedy przechodziłem. A ja wpadłem, tam się ziemia zapadła, gdzieś na środku tutaj. No, no mówię ci, wszedłem sobie i tak wszedłem na takie drzewko i tam był korzeń i od tego korzenia zaczęło się zapadać i tak szło i ja tak razem z tym do dziury, do dołu. No kurde, ale wiesz, tam gdzieś może oni mają gdzieś ostrzeżenie jakieś, że nie wolno tu wchodzić. Ja takiej tabliczki nie widziałem jeszcze, ale powinni tak zrobić. Ktoś wejdzie, będzie patrzył czy coś i... Jeszcze to sta... Tak, ja tu wszystko przeszedłem, tam. Tam się ziemia zapada. Z tamtej strony. Chodź tu pójdziemy, tu jest taka droga, będziemy mogli sobie wyjść. Zaraz zobaczysz to pole. Te drzewa tak leżą jeszcze niepewnie. W razie wichury czy coś, to się zacznie obsuwać wszystko, rozumiesz? I wtedy też jest niebezpiecznie. Oni, ja im współczuję, oni to teraz będą chcieli, wiesz, trzeba będzie uważać. Tu jest to wolne pole i tu jest z górki, a tu już zaczęło to łamać wszystko. I tam popatrz, tam jeszcze są nadłamane z 500 metrów. Tam to szło, stamtąd. I tam jeszcze jakbyś się cofnął, to tam od początku jak się las zaczyna, tam już się zaczynało wyjść, tam jest tak samo wyścielone jak tu. Tak, i ona tędy szło, tak, tędy. Tu zahaczyła potem o tą drugą wioskę, tam gdzieś ten facet mówił z drugiego końca, że widział taką, mówi, 4-metrową czy 5 blachę, jak sobie tak wirowała i leciała nad bagnem, przeleciała na tą wioską. To mówi, że jak to zobaczył, to już mu wystarczyło, mówi, jak ta blacha leciała. Tylko ciekawe, komu to zerwało, pewnie tutaj na początku wioski. Co? Tak, 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 tu skręciło kawałek, tam. Tak. O, tu widać. Także mieliśmy szczęście. To teraz sobie wyobraź, jakby tak na wioskę to uderzyło, bo to szło wzdłuż wioski, tylko że lasy ma. Jakby tak wioską szło, no to... No to... Cmentarz by się powiększył. Popatrz tutaj. Ale zobacz, jakie to silne uderzenie musiało tu być. Że te grube drzewa od razu powaliło, nie?
Ale go tu złamał. Tak, wyrąbane z korzenie. No to już same takie grubsze widzę są. Tak, ten koleś, to sam z ciebie rozmawiałem. Tam jakieś niby światło czasowo, zadzwonił do mnie o 3 rano. Wychocznie jest znowu to dziadostwo. Wyskoczyłem z pieleszy. No a to Wenus. A to Wenus, tak no, mówiłeś. No, mówiłem, bo ja znam jej lokalizację, bo ja ją często obserwuję. Jak on mi to opisał, to wiesz, że on mi pokazał, że to się rozdzielało, że on mi pokazał faka. Jak on mi pokazał faka, to wiesz, gałęzie tam koło niego się zaczęły trząść. Wiatr powiał. Ludzie lubią koloryzować, dodawać. Ale ten, ja mówię do niego, no to Wenus jest, mówię, pójdziesz sobie jutro, bo będzie to samo. Poklepałem go, mówię, ale wiesz co, jakbyś coś widział, to dzwoń, nie? Nie ma problemu. Bo to różnie bywa, nie? Ale patrz, jak to jest zgięte. On chyba nawet jeszcze nie obumarł. Jeszcze do nie, chyba już panu. No, soki. Ale popatrz, tamte się powyginały i tak zostały takie wygięte. Zobacz, jak to się wygięło. Dobry materiał na łuk. No. Także tym razem mieliśmy fuksa. Zobaczymy w przyszłym roku, czy będziemy mieli fuksa. A tu zobacz, jakie harpagany powalone z korzeniami razem. Kurde, taki pień korzeń, żeby wyrwać, to musi być naprawdę siła ogromna. Tak, ale go wyrwało tu. To wiesz, na dźwignię poszło, a świerk ma płytki system taki talerzowy. Na świerka w domu odciąłem tam 2 czy 3 korzenie i ten, i ręcznie go obaliłem normalnie. Wiesz, że on ma takie korzenie na wierzchu. Wystarczy, że mu zlikwidujesz tam 2-3 podpory, popchniesz go i on poleci. No tutaj roboty będzie. No ale ten, a tych co w lesie robią, to jest dobra robota. Bo tak, masz w jednym miejscu, masz masę drzewa, a oni mają co ponad masy. Muszą nigdzie łazić, jedna za drugim tną. Ale tutaj ta największa siła musiała tutaj tędy przejść, nie? Że tak wyrąbało w tym miejscu tylko. Ale to dziwne, popatrz, bo tak. Tu zajęło, tu tam drzewa oszczędziło, a tu i po drugiej stronie zajęło. Mhm. Mi się wydaje, że te dęby tam powstrzymały, bo to dąb jest jednak silne drzewo, nie? Nie. Ja, dla mnie się wydaje, że to po prostu raczej miało związek z jakimiś lokalnymi zjawiskami meteorologicznymi, że jakieś różnice ciśnień zostały w tych miejscach jakieś takie, że to tam działało. Co ty, Irek, jak idzie taka nowa ulica, to ten, tam dom przeszkadza. Pamiętasz sprzed paru lat, jak ten lasek Bulonski wywalił po Paryża? No. A jakie tam były drzewa? Tam były drzewa, które miały po kilkaset lat. O, ale proszę, ale tu modrzew został. Który? Masz. Modrzew został, no. Koło wywalone. Musi mieć, ale patrz, powrócił do pierwotnego stanu. Nie? Ale ten, jego w ogóle... Nie ruszyło. Ale tu są kłody. Nie, bo wiesz co, bo jakby go wygięło, to on by już nie powrócił. Bo dlatego, że jak idzie ta siła taka zginająca, to wtedy korzenie wiesz, nadrywa. I wtedy on już nie ma tego, no, tego się
bo nie ma oparcia i wtedy już nie wróci. I się kładzie. Chyba jakoś sobie to muszę tu przejść. A jakie tu harpagany też leżą. Był. Ja jestem tylko ciekawy, jak ten filmik wygląda, jak wpadłem do tej dziury tam. Ale aparat mi nie spadł, bo się na gałęzi zawiesił, wiesz? I tylko tak uderzył taką rotacją, a ja wpadłem w dół. No duże, duże szczęście. I to jeszcze na głowę. Ja pierdziule. Jeszcze nikogo nie było. Strzał był? No nie, nie, nie. Leciutko, wiesz, bo to ziemia to akurat miękka, to nie była jakaś glina czy coś. To się zapadło. Ja wpadłem w tą dziurę, to się zapadło. I takie miękkie lądowanie miałem, ale na głowę. Dobrze, że tam kamieni nie było. A cholera wie, wiesz, może tam jakieś ucierpiały. Że taki grat, zobacz, opady takiego gratu, żeby w głowę tym dostać, to... Grzeg. No. Tylko widziałam dupę. Jakiś gryzon uciekał. Taki brązowy, taki brązowy wpadający w rudy. Ty, ale jakie to było duże, jak on taką dużą dupę miał, on musiał mieć, ja wiem, z 30 cm długości. Co to może być? Nie wiem, jakiś szczur, gatunek szczura. Jaki szczur? Łąkowy, polny, nie wiem. Ale nie miał ogona, nie było wielkiego ogona. Aha, to już wiem, co to jest. Co to było? To są takie, czekaj, jak to się nazywa, nie nornice, bo nornice są takie małe, z takimi rykami. To jest ta większa odmiana, tak? One mają ogon taki przycięty, jak gdyby. Nie zauważyłem, że to było krótki, ucięty, tak jak tak. Ale dupę miał taką dużą, szeroką. Tak, nie, tak, nie tak. Tak. Tak, to tego pełno jest u mnie na tym. Pies czasami wykopuje i przynosił, ja to wypuszczałem, bo szkoda mi było. Jaką to ma? Ile to ma? 20 cm? No niektóre nawet większe, duże takie. To jest pełno tam na polu. Poryły, to potrafi ci tak ziemię zryć, że jak idziesz, to ta ziemia aż tak, wiesz, krety i to. Zapada się? No. Co to jest? No cholera, to jest jakiś gatunek tych myszowatych, tych szczurowatych. Ja tam kiedyś czytałem o tym, tam sam byłem ciekawy, bo u mnie na łące tam trochę tego ganiało, tam takie habazie porosły, gdzie się już nie uprawia tego pola, to one tam sobie mieszkają i często tam na łąkę właśnie u mnie wychodzą. Tą nagieło. Którą? Aha, tą. No. I tak to wygląda. Już nie chcę mi się filmować, widzisz. I koniec filmiku. Do następnego roku, może będzie jeszcze lepiej.